No, będę pokazywał na przykładzie Kikada, ponieważ to, jak widać, jestem Linuxiarzem i to jest chyba w tej chwili jedyny sensowny program, który działa na Linuxie do płytek. Generalnie zawsze, no, przy moich pierwszych zamówieniach miałem zawsze problem bardziej związany z nie z samym procesem generowania Gerberów, tylko ze stworzeniem projektu płytki, który jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami. I tutaj serwisy właśnie w rodzaju JLPCB czy PCBWay'a. Chyba jak na razie to są dwa jedyne w miarę sensowne serwisy zajmujące się produkcją płytek. Jest jeszcze NextPCB, ostatnio trafiłem. NextPCB. Ja? W sumie one chyba wszystkie są bardzo podobne, jeżeli chodzi o. O sposób zamawiania. Dość przydatną informacją jest to, że te serwisy mają z reguły zakładkę w rodzaju capabilities, czy to JLPCB, czy PCBWay. Jeszcze takie jedno wtrącenie, to mogę wrzucić, kurde, nie wiem jak to na Discordzie to zrobić. O, na salę 23 na czata. Kiedyś znalazłem taką stronę, się nazywa pcbshopper.com i tam można sobie wycenić w różnych tych serwisach za jednym zamachem ten PCBki. Aha, jest porównanie. No, z porównaniem. Znaczy, w sumie w cenie, w ilości i w rozmiarach naszych płytek raczej się poruszamy w cenie od 2 do 5 dolarów. Więc praktycznie można dowolny serwis wybrać. W zakładce Capability z reguły właśnie są takie dość istotne informacje na temat maksymalnych wymiarów płytki, rodzaju materiałów, rzeczy w stylu clearance i rozmiary przelotek, bo wydaje mi się, że częstym problemem jest to, że się robi jakieś standardowe przelotki, które są absurdalnie malutkie. Przynajmniej wydaje mi się, że KiCad w standardowym ustawieniu zawsze miał coś, co wylatywało gdzieś przy sprawdzeniu. Na przykład, a właśnie minimalny rozmiar przelotki to jest, otwór jest 2 mm, z tym, że dla jedno- i dwuwarstwowych płytek ten rozmiar jest 0,3 mm. Obszar miedzi dookoła przelotki i tego typu rzeczy. Też ważną rzeczą są clearance'y, które są tymi minimalnymi, na które pozwala producent płytek. I te wszystkie rzeczy warto sobie wprowadzić w naszym programie, w którym projektujemy płytki, gdzieś w port setup. To jest, w KiCadzie są te ustawienia podzielone na dwie części. No, halo. W NetClasses można właśnie tutaj ustawić sobie clearance odpowiadające tym. Okej. Okay. Clearance odpowiadające tym ustawieniom, które można znaleźć na stronie producenta. Clearance track width minimalny,
to są ustawienia te standardowe dla danego netclassa. I tu można sobie ustawić od razu rozmiar przelotek i otworów, żeby się potem nie szarpać. O, wydaje mi się, że wcześniej był, oni mieli tutaj mniejszą średnicę, właśnie był problem z tym standardowym, który tutaj się znajduje. A drugą rzeczą, którą warto jest zrobić, jest odpalenie design rule checka, w którym ponownie można ustawić sobie minimalną szerokość ścieżki i minimalne rozmiary otworów i przelotek. Po odpaleniu nam wyrzuci nam wszystkie błędy, jak na przykład ta bardzo malutka przelotka, która się znajduje w tym miejscu, która jest zdecydowanie mniejsza od tej, która jest dopuszczalna u producenta. I drugą informacją, którą można od razu sprawdzić w DRC, jest wylistowanie niepodłączonych ścieżek. Okazuje się, że tutaj mam 3 niepodłączone ścieżki. Czasami te odległości są jeszcze mniejsze, więc jeszcze trudniej jest zauważyć to. W porównaniu z tym, co tutaj było widoczne. Też w sumie to już te ścieżki są doprowadzone do pada, tylko nie dochodzą do jego środka. W sumie można jeszcze wszystkie błędy pokazać, ale... Z takich rzeczy jeszcze warto sobie sprawdzić clearance od brzegu płytki. Ja najczęściej po prostu ustawiam w polach masy clearance na odpowiadający trace to outline. I po prostu to pozwala mi zauważyć, jeżeli gdzieś bym wyjechał przypadkiem jakąś ścieżką. Treby było z reguły. Reguły mogą się trochę różnić pomiędzy producentami. Sekundka. Reguły mogą się trochę różnić pomiędzy producentami. Tutaj z tego, co kojarzę, jest na średnicy otworów 0,2 czy na via size. Tak, na via size. Na jedną warstwowych płytkach jest różnica w minimalnym rozmiarze przelotki. Okej, okay, no i samo generowanie w Gerberów jest bardzo proste w porównaniu z ze sprawdzeniem płytki, czy wszystko jest z nią ok. Po prostu wybieramy tam file, plot i mamy do wyboru listę warstw, które chcemy wydrukować. Czyli przednia mieć, tylna mieć,
przedni, tylny stick screen, przednia, tylna solder maska i edge cuty. No i wystarczy kliknąć plot, wygenerować jeszcze drill file'a. Aha, tu ja zawsze zapominam o tym, że warto sobie wyłączyć values, bo może czasami gdzieś wydrukować jakieś niepotrzebne, dodatkowo zaciemniające płytkę wartości elementów, które w sumie mamy w projekcie, więc nie potrzebujemy tego. Maciek, a nie powinniśmy też jeszcze te fpasty i webasty? To są fpasty lutownicze chyba, nie? Tak, ale to zależy, czy chcesz tą ten arkusz, który możesz nanosić pastę lutowniczą. Okej, okay, dobra. Nie jestem w sumie pewien. Zawsze zostawiam i jest ok, ale może... To jest moje standardowe ustawienie, w sumie zawsze w miarę okej mi płytki wychodziły, więc... Więc wydaje mi się, że to nie jest potrzebne. Plot mamy w Dream File jeszcze. Tu też z reguły zostawiam standardowe ustawienia. I w tym momencie mamy wygenerowane pliki dla naszego projektu. Teraz możemy sobie je otworzyć w Gerber Viewerze, jeżeli chcemy skontrolować. A najlepiej sobie od razu je spakować gdzieś do jakiegoś zipa. Żeby łatwiej było otworzyć sobie taką paczkę i potem ją na przykład zuploadować do serwisu. Maska jest negatywowo, w sensie są naniesione na nią obszary, które mają zostać niepokryte, niemaskowane. No i można sobie przejrzeć, jak nasza płytka będzie wyglądała w momencie, kiedy zostanie wykonana. No w ramach po prostu dodatkowej kontroli. Teraz taki plik można, wystarczy sobie zuploadować do serwisu. Tutaj JLPCB pozwala od razu na import. Od razu dostaniemy jakieś informacje, że jest coś bardzo nie tak z płytką. Czy też dostajemy podgląd i od razu wycenę, co w sumie jest dość przydatne. A tutaj w sumie nigdy nie włączałem tego Gerber Viewera. Podejrzewam, że to jest podgląd jakiś trójwymiarowy naszej płytki, tak. Aha. No, można jeszcze raz ją zobaczyć i się przyjrzeć. Hehe. CSV im nie wyszedł. Rozumiem, że ten analysis result to jest po prostu sprawdzenie, czy jest wszystko ok z płytką.
jest zgodna z tym. Można tu wybrać jakieś dodatkowe parametry, na których nam zależy. Kolor płytki, zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały, czarnego nie wybieramy, bo jest straszny przy lutowaniu. Grubość standardowa. Save to card, potem można przejść do checkoutu i oczywiście trzeba podać adres, opłatę i wszystkie inne dane. W CBWay-u powinno to wyglądać dość podobnie. Jest stand quote. Aha, tu jest. Nie ma domyślnie aktywnego zamawiania na podstawie projektu. W sensie na podstawie plików z automatycznym wyliczeniem Gerberów. No to też prawidłowo wyznaczyło wszystkie parametry. Okej, i to by w sumie było na tyle z zamawiania płytek.